12 marca we wtorek. Witam Was, drodzy, bardzo serdecznie. Pozdrawiam. No, razem z Tofcią dzisiaj z parafii Ewangelicka Łódzburskiej w Bytomiu i Miechowicach. Tofcia lubi być uczestnikiem naszych nagrań. Odwiedza też nas na nabożeństwach. Ale dzisiaj nie o Tofci, która tutaj zamieszkała 10 lat temu, chcę mówić. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania słów, które na dziś przygotował nam przewodnik z Biblią na co dzień. I tak pierwszy fragment wyjęty jest z Księgi Przypowieści w 3 rozdziale w 29 wersecie. Nie knuj złego przeciwko swemu bliźniemu, gdy ci ufa, mieszkając z tobą. Zaś drugi fragment wyjęty jest z 1 listu Pawła do Tesaloniczan, gdzie w 2 rozdziale, 8 wierszu tak czytamy. Paweł napisał, że żywiliśmy dla was taką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i duszę swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. O właśnie, drodzy. Z jednej strony... Drodzy, Tofcia postanowiła nas jednak opuścić. Myślę, że wybrała wygodną kanapę. Dlatego my możemy teraz skupić się na Bożym Słowie. Bożym Słowie, które dzisiaj jest dla nas wielkim nauczycielem. Pokazując nam przykład apostoła Pawła, dla którego Ewangelia jest nie tylko tym, co głosimy, ale też przede wszystkim tym, czym żyjemy i jak żyjemy. Pokazując, że Ewangelia to jest spójność tego, co głosimy i właśnie tego, jak żyjemy i pokazujemy to w swoim życiu. Ja od czasu do czasu mówię, że najprościej być chrześcijaninem w kościele. I to nie przesada. Wtedy możemy przez godzinę, półtorej śpiewać pieśni, modlić się, wsłuchiwać się w Boże Słowo. Wszystko jest wtedy łatwe i proste. Ale Ewangelia to życie. To życie nie tylko wtedy, kiedy spotykamy się w społeczności, ale życie wtedy, kiedy wychodzimy do świata, kiedy jesteśmy w domu, w pracy, w szkole, kiedy jesteśmy pośród ludzi, pokazując, że wszystko to, co przyjmujemy, znajduje odbicie w tym, jak Ewangelię realizujemy w swoim życiu. Dlatego niech ten przykład apostoła Pawła będzie dla nas też zachętą do takiego myślenia o tym, że Ewangelia to całość. Ewangelia to moje życie. Dlatego ten dzisiejszy tekst Księgi Przypowieści niech będzie dla nas przestrogą, by nie myśleć źle o drugim człowieku, ale przede wszystkim, by nie knuć przeciwko drugiemu człowiekowi, a raczej myśleć, jak z Ewangelią właśnie do drugiego człowieka trafiać. Życzę Wam jeszcze raz wszystkim dobrego dnia, zostańcie z Bogiem i niech Ewangelia wypełnia Wasze i moje życie.